Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Tak zwane projektowanie na dobro, czyli ta neuroplastyczność zależna od doświadczenia, czyli tego, jak nasz mózg, jakby bardziej wyostrzając swoje zmysły na to, co dobre i nie przejmując się cały czas tymi złymi rzeczami, naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonalnie nawet zmienić nasze głowy, czyli spowodować, że ciało migdałowate, czyli ta struktura właśnie w układzie limbicznym, tym, ta nasza największa jakby epicentrum emocjonalności obok wyspy, powiedzmy, jesteśmy w stanie odbierać pewne zdarzenia w taki sposób, że to projektuje nasz mózg na to, żeby tych zdarzeń widzieć więcej. Czyli coś, co mogłoby być dla ciebie obojętne, albo no, nie wzbudziłoby w tobie takich pozytywnych emocji, ty jesteś w stanie przeprogramować mózg tak, że on to widzi i dostrzega i coraz więcej jest w tych pozytywnych bodźców i tej pozytywnej energii w twoim życiu. I to w ogóle nie chcę, żeby to brzmiało jak jakiś altmet, czy po prostu czary-mary. Tak jest. Mózg po prostu aktywuje te ośrodki i te pętle neuronalne, te sieci, których się jakby wyucza. I jeżeli wyuczamy się reakcji pozytywnej, jakby takiego dobrego nastawienia do życia, dobrego mindsetu, to coraz jakby mocniej utrwalają się, po prostu świecąc się coraz częściej te rejony mózgu i my tak żyjemy, my taką energią emanujemy i tak odbieramy rzeczywistość. Więc to jest w ogóle, ja myślę, że to jest przyszłość. To jest taki świetny temat. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.